Hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origin. Słuchajcie, a propos tej szybkiej podróży, to było, tak jak mówiłem na końcu tamtego odcinka, było tak zajebiście banalne. Trzeba było, dosłownie tak jak powiedziałem, nacisnąć jeden przycisk. Zresztą, po wyjściu stąd pokażę wam, jak to się robi. Albo może nawet i teraz mogę? Teraz nie mogę, ale pokażę wam na pewno. Tak. Dobra, musimy sobie z nim coś pogadać. I musimy wziąć tam jakąś tam pierdółkę. Że gdzieś ona niby tutaj jest, tak? Dobra, mamy detonator francowaty jasny. Okej. Dobra. Porozmawiaj z Alfredem. Well played, sir. You stopped the electrocutioner with a single strike. I just used his arrogance to my advantage. A textbook move a child could have avoided. True, but I doubt the rest of them will go down as easily. If they do, we'll be eating that Christmas ham sooner than you think. Dobra, pogadamy z Alfredem. Coś tam odblokowałem znowu. Szybka podróż. Teraz mam się dostać tutaj, więc zrobię sobie szybką podróż tutaj. Aha, właśnie, miałem wam pokazać w ogóle, jak to się robi. Czekajcie chwilkę. Jak to się załaduje. Dobra. Okej. Pokażę wam całą tajemnicę szybkich podróży do jaskini Batmana. Jak macie to, ten pierdzielnik, pokazuje wam się szybka podróż. Enter. Po prostu trzeba było kuźwa nacisnąć Enter. I by było wszystko. Dobra. Się mamy dostać tutaj. Ja już nie będę tego nawet komentował. Bo to przekroczyło wszystkie normy chyba lamowania w tą grę. Mam tylko nadzieję, że... No, że nie tylko ja miałem taki problem, nie? Głowa mała. Dobra, zobaczmy, przejdziemy tędy, czy raczej niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Więc którędy teraz my się mamy udać? Może i tędy? Dobra. Aha, to to jest. Przyjąłem, dzięki. Okej, czyli mamy znaleźć na dachu jakieś wejście. To jest chyba tutaj. Raczej na pewno tutaj. Nie wiem, mogę się z nimi potuć troszkę. Ups. Już tam lecą gnojki, już tam lecą. Aha, nie, nie tędy. To którędy ja mam się dostać? No chyba tamtymi drzwiami. Och, cholerka. Dobra, co ja tu mam ciekawego? Mam jakiś detonator ogłuszeniowy, ale
Tak jakoś dziwnie działa troszkę. Możesz ty, gnoju, jeden z drugim. Wow! Jeszcze całe szczęście, że ja sobie ulepszyłem troszeczkę ten kombinezon. Kombinezon, dobra sprawa. Wow. Kurde. Mamy jeszcze trzech. Jest! Jeszcze jednego gdzieś tutaj mamy. O, tamten jeszcze żyje. Ty szmato. Będziesz do mnie strzelał? Chyba raczej nie. No i dobra, mamy następny poziom. Główne elementy sterujące. Może tutaj teraz coś? Podstawowe umiejętnościa ruchu. Ukryciu. A weźmy sobie może to. Aha, tego nie mogę. To już jak gdyby jest. Czyli mogę tylko te trzy ulepszać. Batarangi. No to co, no to jedziemy z tymi ulepszeniami, no bo co innego mamy do wyboru. Na ziemi, dobra, weźmy sobie to. I tak po kolei. Jakoś tam do czegoś dojdziemy. No, wreszcie na policji. Dostał się na komisariat z dachu. Zaliczone. Człowiek SWAT. Nie tędy. Co teraz? Aha, wybuchowy żel. Gdzie jako miałem? To jest to. Opla. This won't be easy, but if I'm going to access the National Criminal Database and find out what happened at Lacey Towers, I need to find the server room without being discovered. Okej. No to co, idziemy przez kratkę. No nie będzie łatwo, no bo wszyscy są cholerasno uzbrojeni. To jest najgorsze. Oj. To było dobre. I wish you'd think twice about that approach, sir. You never know when you might need their help.
At any rate, your objective is the GCPD server room. I've marked it on your map. Oj, nie moja wina. To jest gdzieś tutaj, czyli na tym tam chyba drugim piętrze. To było dobre. Jedno uderzenie i jedno kopnięcie. Dobra, co z tym? Mogę to zhakować. Nie, to nie jest do zhakowania raczej. Batarang? Też nie. A, no cóż, i tych chyba drzwi nie otworzymy, tak? Czy są otwarte? No nie. To co, idziemy tymi? Możemy myśleć coś innego, no to co? Jedyne drzwi zamknięte wszystko. Nie wiedziałem, to co, idziemy tędy? A, nie przebije się, skupaniec. O Jezus, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Dobra, nie wiem co to jest, ale dobra, mamy tutaj kratkę wentylacyjną. Teraz ją dopiero zauważyłem. Dobra. I won't stand a chance against that many armed men. I can use Deathstroke's remote claw to pass above their heads undetected. Dobra, czyli musimy zacząć ósemka. Ale bym spadł. I need to silently take down that guard in order to move on. Cios nokautujący. No, jakim cudem oni mnie usłyszeli? Jezu, jak ja sobie z nimi poradzę. Przecież to jest niemożliwe. Ale obrywam. Wow. Szgnoje z broniami. Ja pierdzielę, jak ja sobie dam radę z nimi? Przecież to jest aż niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja pierdzielę. Jak ja tego dokonałem? Nie wiem. Nie, tam mamy drzwi zamknięte. Tu mamy coś do rozszyfrowania. Ale ci są raczej lightowi. Dobrze, nie mają broni. Dobra, co my tu mamy? Ciekawego. Przesłuchaj.
got to answer for dropping me off that rooftop, buddy! No, you have to answer to me. How does this disruptor work? Ask one of the pigs! They got it in evidence lockup! How about we take a little walk up to the roof? Okay, okay, you win! It jams weapons, overrides electronic locks, all right? Now you gotta let me go! How'd that work out for you last time? Okej, coś się dowiedzieliśmy. Tam są goście. Jest zamknięte, tak? Aha, czyli dobrze, że poszedłem tamtędy. Siema, szmaty. Kombo szmato. Narej! Dobra sprawa. Co ja mam z tym zrobić? Mam to wybuchnąć. Dobra, teraz tutaj. Widzieliście to? Jak on podskoczył, pierdzielony. Nie wierzę. O, coś tu się dzieje. A, po cichaczu. Nie wiem, czy mam się wespiąć. Chyba tak. Jasny gwint, znowu kolesie z broniami, no nie wierzę. Dobrze, uciekaj. Gdzie on się podział, nie? Wow! Ale ich jest. Jeszcze tak w jednym miejscu są. Tamten w sumie jest dalej. Może tego załatwimy. Opla. Whoa, 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 whoa. Gdzie on jest, tak? Wcale tutaj nie ma żadnych tam ala gargulców. Mam jeszcze czterech. Czemu jeszcze nie mogę... O, właśnie. Z trzech. To mnie bardzo, bardzo denerwuje. Anyone
Nie, to bym się zajął tak, wiecie, po kolei każdym. Co mi za tym bym mógł? Uciekamy, uciekamy. Dobrze. Gdzie ty jesteś? Tutaj i tam. Musicie się troszeczkę, panowie, rozejść. Jeszcze tych dwóch. Może tego załatwimy. Co ja zrobiłem? O tak! Dobrze było. Naprawdę dobrze. Teraz tak, stąd przyszedłem czy nie? Zamknięte. Stąd chyba przyszedłem. Muszę się gdzieś dostać. O, czyżby tamtędy? Chyba tutaj. No nie, czekajcie, kurde. Zobaczmy chociaż jedną kratkę. Aha, tędy tylko łażę, tak ło. O, tu jest zamknięte, zobaczmy. Aha, tędy, dobrze. Bardzo dobrze. O. Coś ci nie pykło, panie sierżancie. Oho, tam mają strzelnice palanty. Musimy zhakować to. A! Jest jakiś, kurczę, zagłuszacz. Security protocol I'm not familiar with, and the windows are reinforced glass. The disruptor in the evidence locker might do the trick. Z pomieszczenia z dowodami. Gdzie to może być? Na pewno nie tutaj. O to chodziło. Alfred, I can't access the evidence locker. I need an alternate route. The evidence locker, sir? Well, according to these schematics, it adjoins an old elevator shaft which you can access via the infirmary. You should be able to break in from there. I've added it to your map. Lokalizacja na mapie. Czyli co, musimy chyba to zhakować i windą się dostać. Brońcy Gotham.
Dobra, okej, kochani, słuchajcie, dostaniemy się pod ten zakłócacz, czy coś takiego. W następnym odcinku, a to by było na tyle. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapę w górę. No i do zobaczyska w kolejnym. Trzymajcie się, hej!